Bardzo dziwnie się czuję, pani Elizo. A jak to się objawia? Nic nie widać? Niech się przyjrzy. Na oko? Nie. Nie widzę niczego nadzwyczajnego. Naprawdę? Naprawdę. No po prostu leży pan od rana na podłodze i wzdycha pan. Chyba nic pana nie boli. Właśnie. Nic. Czyli normalnie. Nie. Nienormalnie. Czuję wyraźnie, że dzieje się ze mną coś niezwykłego. Nawet nie to, że ze mną, ale jakby we mnie. W samym środku? Nie, tak. Nie tylko w środku. W całym mnie. Aha. W stopach, w brzuchu, w głowie. To aha. Wszędzie, wszędzie. Coś jakby we mnie wzbiera, rośnie, a jednocześnie maleje i świszcze. Ale chyba nie za głośno, bo tak jak posłuchać, to właściwie nie słychać. To na razie nie słychać. A sądzi pan, że to się będzie nasilać? Tak, to się stale nasila i to od ładnych paru dni. Nie ma pani pojęcia, jak mnie to denerwuje. Ojej, serdecznie panu współczuję. Cicho. Kiedy z człowiekiem dzieje się coś niezrozumiałego, jest to rzeczywiście irytujące. I ja to mam po majonezie. No i dobra, to... Myśli pan, że we własnym zakresie mogłabym jakoś panu pomóc? Nie. Szkoda. Niesienie panu pomocy zawsze sprawia mi ogromną i niekłamaną przyjemność. Oj, bardzo to lubię. No to zastanówmy się na spokojnie i na zdrowy rozum. Co też panu może dolegać? I po czym? No chyba nie po dzisiejszej jajecznicy, prawda? Jajka były od kury maruchy. A już kto jak kto, ale Gajowy nie spuszcza tej kury dosłownie z oka. I czasem nawet, żeby było szybciej, pomaga jej znosić. Tak, wyciska. Wyciska. I natychmiast każde jajko sprzedaje na pniu. No, marucha jest na dorobku. Nie ma co się dziwić. Od 40 lat się dorabia swoją drogą. No, na pewno kiedyś do czegoś dojdzie. No, w każdym razie jajko było świeżutkie. To bynajmniej nie po jajku mam. To, co mam po jajku, to by było to całkiem inaczej. To wyraźniej. A mnie jest właśnie niewyraźnie. Cholera jasna, psiakrę, słowo honor, cicho. A konkretnie? Na przykład, wszystko dosłownie, wszystko. Trochę mnie pobolewa i tak jakoś szumi mi, a raczej szumi we mnie wewnątrz. A może powinien pan się, jak to się mówi, wyszumieć? To może tak, a może nie. I myśli mam jakieś inne. Żartuje pan? Nie. Przychodzi panu nagle coś do głowy? Przecież normalnie nie przychodzi. No właśnie. No potrafi pan przecież przez całe miesiące czy lata nie myśleć dosłownie o niczym. Potrafię. Zawsze pana za to podziwiałam i zazdrościłam panu. Cicho. A tu nagle dzisiaj się okazuje, że jednak myślę. A o czym? To jest właśnie najdziwniejsze z tego wszystkiego. Myślę o tym, o czym wcale nie chcę myśleć. Właściwie nie ja myślę swoim, dajmy na to rozumem, tylko jakoś tak samo mi się myśli. Samo się nie myśli. Tak pani myśli? Czy pan chce, czy nie, rozum myśli. Mój też? Jak każdy. No proszę. A o czym pan myśli? Znaczy, o tym, o czym normalnie nie myślę. A coś bliżej? Czy na przykład ten zaciek na suficie przypomina raczej kuropatwę, czy bynajmniej dzięcioła? Ma pan bardzo bujną wyobraźnię. No tak, to bujną. I ja bym tak nie potrafiła. A ja potrafię. Myślę też, pani Elizo, o innych sprawach. O jakich? Wstydzę się. Mnie? Pani. Po tylu latach znajomości? No co pan, panie słuchu, kochany. Cicho. No śmiało. No niech pan się podzieli ze mną swoimi spostrzeżeniami. To myślę o tym, czym się różni.
Kobieta od mężczyzny. Ojej, naprawdę. No może tak. Ach, wiedziałam, że kiedyś do tego dojdzie. Ja jestem mężczyzną. A z kolei pani, no niestety, kobietą. Bardzo słuszne i bardzo trafne spostrzeżenie. No tak. Jesteśmy jednak inni. No pewnie. Znaczy wszystko mamy inne. Nie wszystko. Niech pan nie przesadza w drugą stronę. No tak, no, pani na przykład nie musi się golić. No. Nie muszę. A ja jako mężczyzna nie chodzę w sukienkach. No pewnie, że nie. Jakby to wyglądało. No, a po drugie, z kolei ja to więcej jadam. I pija pan więcej. I w ogóle jest pan większy. No, a pani mniejsza. Bardzo ciekawa rozmowa. Za pierwszy raz o tym rozmawiamy. A wcale nie chciałem. Jakoś tak samo ze mnie to dzisiaj wyszło. To... I bardzo dobrze. Przynajmniej ja się bardzo cieszę. A ja nie. Nie chciałbym być kobietą, pani Elizo. To za chińskiego Boga. A ja nie chciałabym być mężczyzną. No to się nawet dobrze składa. Niech już się to zostanie. To tak jak jest. Och, tak. Niech zostanie. Ma pan rację. To raczej nie pasujemy do siebie. Dlaczego? A to gdyby pani była mężczyzną, to byłoby całkiem inaczej. Tak, ale nie jestem. A jak to nie pasujemy do siebie? Nie pasujemy. No. Mamy bardzo dużo zupełnie innych rzeczy. Ja mam to, czego pani nie ma, a pani ma to, czego ja nie mam. Tak to przynajmniej no na oko wygląda. No zgadza się, ale to nie znaczy, że nie pasujemy do siebie. Wręcz przeciwnie. Uzupełniamy się i w tym sensie właśnie pasujemy. Jest między nami zasadnicza różnica. Jaka mianowicie znowu? No różnica płci po prostu. Nie coś słyszałem. No, najwyższy czas. Jest pan już dorosły od tylu lat. No, oczywiście. Już dawno chciałam o tym z panem porozmawiać, ale jakoś się nie składało. Nie było czasu, no cicho. A dzisiaj sam pan zaczął? No bo to tak jakoś dzisiaj cicho. No. Ja się dziwnie czuję. Jakiś niesły jestem. Jakoś tak jest, żeby się tak jakoś to wszystko wydaje, to inne. I pani też mi się wydaje inna. To zupełnie inna. Cicho. Niemożliwe. Możliwe. Tak jakoś mi się mdło robi, kiedy pani tak chodzi po pokoju. Serio. Tak jakoś. No. Ale nie, żeby mi się chciał wymiotować, tylko jakoś inaczej. No. Jeszcze nigdy tak mi nie było. No, jakbym jadł czekoladę, a przecież bynajmniej, no nie jem, to mam słodko wewnątrz ust, a nic tam nie ma. No co mi jest? No. Teraz to ja się zarumieniłam. To widzę, no. Położyć się przy panu na podłodze? Nie, chyba nie. A może jednak? A, no, jak pani chce. Leżę. Wiem. I co dalej? Nie wiem. Ja też nie wiem. To na razie to poleżymy. Dobrze. Lepiej panu? Tak. Wie pan co? Co? To po prostu wiosna. Tak? Tak mi się zdaje. Wszystko na to wskazuje. To może... Może, a kiedy się to skończy? Co? No wiosna. A kiedy nadejdzie lato. Aha. Czekamy? Jak pan chce. Fajnie się tak leży i leży. Bardzo fajnie. Nie przypuszczałam, że kiedyś między nami do tego dojdzie. Tylko niech pani nie mówi nikomu. Niech się pan nie boi. Nie powiem. Nie boję się. Cicho. Słowo honoru. To.
Tymczasem gajowy Marucha tej wiosny postanowił leżeć na brzuchu bez ruchu. Do usłyszenia. Ale mam dzisiaj humor. Param pam 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 pam. Nic, tylko się weselić i weselić, i to nie wiadomo z jakiego cholera jasna psia krew, słowo honoru, powodu. Zastanówmy się, dlaczego jest mi dzisiaj tak wesoło. Pogoda pod suką, zimno i pada jak w kalejdoskopie. W szkole mi nie poszło, 4 pały jednego dnia. A co, nie wolno? Od wczorajszej kolacji nic nie jadłem, bo niczego w domu dosłownie nie było, jak to przed pierwszym. Przed pierwszym? Przed pierwszym. Aha! Jesteśmy w pokoju. Już wiem nareszcie, o co mi chodzi. Dzisiaj, jak co miesiąc, jest dzień wypłaty. A to oznacza, że w tym domu pojawią się pieniądze. W tym domu, powtarzam, w tym domu. Cicho, żeby niepotrzebnie ktoś niepowołany nie usłyszał i się nam tu nie zaczaił. Pym, 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 pym. I to spore pieniądze, bo to i renta pani Elizy i pensja pani listonoszki. Na razie ich nie ma, ale niedługo wrócą do domu z kupą gotówki. Poczekamy, doczekamy się, a nie myślę ruszać się z domu w takiej niecodziennej sytuacji. Niech się inni ruszają, jak tacy mądrzy, to nie ma głupi. Ale teraz mi się polepszyło. Cicho, nie to co przedtem. Żył człowiek jak Rumun z renty, a teraz i renta, i pensyjka. Dwa w jednym. Żyć, nie umierać. Oj, jak wesoło, wesoło! Wesoły nam dziś, można powiedzieć, dzień nastał. Otwarte! Dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Witam, zmęczone. A czym? Drogą do domu. A czy to daleko, czy jak? Ale zawsze. A może usiądziemy? Ale na czym? O, przepraszam. Proszę. Krzesełka. Proszę siadać i, jak to mówią, drzwi zamykać. No właśnie, to niech pan zamknie drzwi. Bo ciągnie. Siedział pan sobie na dwóch krzesłach? Nie, to nie. Na jednym siedziałem, a na drugim trzymałem nogi. Bardzo przepraszam. Co złego, to nie ja. Nie, herbatki? Ale ja z cytryną. A ja bez. Nie będę się tak zakwaszała jak pani. A ja nie będę taka cierpka. No, tylko bez uwag. Bardzo przepraszam. Nie szkodzi. Dam pani, panie listonoszko, z kwaskiem cytrynowym, bo cytryna wyszła i to wczoraj dosłownie. Może być. Coś podobnego. Herbatę pan zrobił. Dwie. Moja pyszna. A moja jeszcze pyszniejsza. Miam. No i co tam... Ogólnie oczywiście, w wielkim świecie. To znaczy gdzie? Poza domem, to miałem na myśli. Ładna pogoda. A to pan nie widzi? Nie ruszałem się z domu dosłownie na krok. A jak tam na poczcie? Zależy w jakim sensie. Wujo, sympatyczny? Wręcz przeciwnie. W ogóle się do mnie nie odzywa. Jak chce coś do mnie powiedzieć, to tylko mnie łokciem trąca o tutaj. Rozumiem. Szturcha panią? Coś w tym rodzaju. To przez pana, panie sułku, jedyne. Cicho. Och, pardon. Odezwał się pan po francusku? Ja? Kiedy? No teraz. Pardon, pan powiedział? Ja nie wiedziałam, że to po francusku. Jakbym wiedział, to bym nie powiedział. A co to ja? Francuz jestem. Na pewno nie. O nie, nigdy nie wiadomo.
wiadomo, nigdy dokładnie nie wiadomo, jakie się ma pochodzenie. Ja to od małpy pochodzę podobno. Bardzo możliwe. Fajnie się rozmawia. Mnie też fajnie się rozmawia. Zwłaszcza, że wujał ze mną nie rozmawia. Przynajmniej tutaj sobie porozmawiam. Lubię rozmawiać. A pani lubi rozmawiać, czy raczej, że tak powiem, mimochodem nie przepada pani, panie Lizo? Zależy z kim. Będziemy sobie teraz dalej rozmawiać? Czy zrobimy coś innego? Na przykład co? I nie wiem. Możemy oczywiście dalej, oczywiście, rozmawiać, albo w pewnym momencie przestać rozmawiać, tylko zrobić coś innego. Coś pan, panie Sułku, kochany, jak pana znam, kręci. Niech pan powie wprost, o co panu chodzi. Mnie? No. O nic nie chodzi. Ha, jestem w bardzo dobrym humorze od samego rana. To może coś razem zaśpiewajmy. Kiedy byłam w harcerstwie, to się nieraz śpiewało, jak druhna chorowała i druh przychodził na zbiórki na zastępstwo. I to chórem. Naprawdę? Tak. To chórem jest najfajniej, nie to co pojedynczo. Chórem, to tylko chórem. Całkowicie się z panią zgadzam, pani listonoszko. Ja panu dam chórem. Cicho. Dobrze. Ty, bardzo długo rozmawiamy. Właśnie długie rozmowy są właśnie najfajniejsze. Oczywiście, że najfajniejsze. No nie powiedziałabym. Oczywiście ma pani rację, pani Elizo. Jak to? Ja mam rację, albo ja mam rację, albo pani listonoszka. Moim zdaniem obie macie rację. I to jest właśnie najfajniejsze. Pijcie, panie, herbatę i do roboty. Bardzo przepraszam, ale pani pije moją. Widocznie się pomyliłam. A do jakiej roboty? Niewidocznie się pomyliłem, bardzo przepraszam. Czy mnie się wydaje, czy pan jest, panie Sułku, jedyny poddenerwowany? A skąd? Absolutnie, bynajmniej, tylko tak sobie myślę, którego to dzisiaj mamy. Mniej więcej. A o co chodzi? No właśnie, czy panu nie jest wszystko jedno? Wszystko jedno, a jednak dzisiaj jest koniec miesiąca, jak to mówią. Aha, jesteśmy w domu, wszystko jasne. Co jest pani zdaniem takie jasne? Uprzejmość pana Sułka, nadskakiwanie i tak dalej. To się powtarza co miesiąc o tej samej porze. Nie bardzo rozumiem, prawda? Prawda, prawda, ale zaraz to do pani dotrze. Po prostu pani dostała dzisiaj pensję. A pani rentę? Zgadza się, tylko to chciałem wiedzieć. No to teraz pan już wie. Już się pan uspokoił? Też, jeszcze nie do końca. Ja bym sobie popatrzył. Na co, panie Sułku, jedyny? Na pieniążki. Po prostu nigdy w życiu nie widziałem, z tego co wiem, naraz tylu pieniążków. To renta plus pensja. Minus potrącenia. Ojej. Jak to? Potrącenia? Normalnie. Wujo mi potrąca za mieszkanie. A ja jakim mianowicie prawem? Prawem wuja. Ale przecież pani tam nie mieszka u niego, tylko na razie chwilowo u nas. Jeżeli ktoś miałby potrącać, to raczej my, niż za przeproszeniem wujo. No nie, niech się pan nie wtrąca do cudzych spraw rodzinnych. Ja to nie wtrąca? Co nie wtrąca? Potrącają nam pieniądze za plecami? Ja mam się nie wtrącać? Dużo potrąca? Nieduże, bo i mieszkanie nieduże. W sumie niecałe 4 metry. Kwadratowe? Oczywiście, że kwadratowe. Kwadratowe, nie kwadratowe, czy jakieś inne. Nic mnie to nie obchodzi. I przestajmy wreszcie gadać. Jak hipopotamy. Tylko... No co? Co mamy robić? Taki dzień, no. Taki dzień, pierwszy raz. Taka suma w sumie. Popatrzeć nie wolno? Czekam od miesiąca. Mam dzisiaj dobry humor, bo się doczekałem. Trudno. Nawet po potrąceniu. Każdy ma czasem jakieś potrącenia. Niech i tak będzie. Przecież wuja się niestety przynajmniej tak od razu, na razie, nie zabije. Pensyjka plus renta minus potrącenia. O mamo, już nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Słowo honoru. Cicho. O czym pan bredzi? Nie tak ostro, panie Lizo. Popatrzeć, no, chociaż przynajmniej popatrzeć raz w życiu. No takie duże pieniążki. Człowiek ma marzenia, plany, cholera jasna, ta krew! Forsa na stół! Ja forsa na stół? Czy ja forsa na stół? Obie!
Nic tego, nie ma gotówki. O, tu są pieniążki. A tu moje. Co to jest? Co to są? Książeczki oszczędnościowe. Koniec z gotówką, no. Tak będzie najprościej. A pan płacze? Niech pan nie płacze, nie ma sensu. No nie ma się co tak mazać. To dla pana dobra. Dobra, dobra. Cicho. Tymczasem Gajowy Marucha zastanowił się troszeczkę i też założył książeczkę. Do usłyszenia. Gdzie on może być? No, jak ją znam, schowała go przede mną w bardzo sprytnym miejscu, to cwana baba, ta pani Eliza, chociaż nie wygląda. Ach, niby taka kobieca, taka gapowata, rozmazona, to swoje, wie, jeszcze nigdy nie udało mi się znaleźć jej renty. No ale kisiel malinowy to nie igła, cholera jasna, siakrem. Słowo honoru, za pazuchę go przecież nie wpakowała. No, w lodówce nie ma, to za szafą nie ma, pod zlewą z wymakiem też nie. A może na szafie? W przedpokoju. Nie ma. Kiedy człowiek ma ochotę na kisiel malinowy, zdechnie. A go znajdzie. Oczywiście, jeżeli ktoś przedtem przed nim schowa. A to cholera, nic sama nie zje, a innym nie da. Charakter ma paskudny, to po pierwsze. Nie jest za młoda, to po drugie. Ale z trzeciej strony mają i podnieść rentę. No nie wiem, zobaczymy, jak to będzie dalej. A może w szafce? Z butami. Też nie. Nie, no chyba nie wlała go bezpośrednio do burutów, no. Co tam? No cholery. Ja? Otwarte. Ale drzwi zastawił pan krzesłem, panie Sułku jedyny. Cicho. Nie dam rady. No już, już, no. Zapraszamy. A nie jest pan sam? Jestem, a co? No powiedział pan, zapraszamy, o ile dobrze słyszałam. Przesłyszało się pani. Możliwe, możliwe. No i co tam, panie Sułku jedyny? Podnieśli? Co? Rentę, a co? Renty na razie nie podnieśli. Ale coś jednak podnieśli. Różne ceny. Ale chyba kisiel nie podrożał, co? Jednak chyba kisiel nie powinien. Co jak co, ale kisiel? Nie, nie, kisiel nie. A benzynę podnieśli. Tak, nie mamy samochodu. Prąd? Mamy, ale licznik zepsuty. Pan go zepsuł gwoździem i młotkiem. A reszta? Tak jak była? No, mniej więcej. No, czyli nam się polepszyło. Bo jak innym się pogorszyło, to nam się polepszyło. Taka jest prawda. Oj, dziwne podejście, ale... Można, jak się okazuje, i tak. Cieszę się, to naprawdę. I z tej właśnie radości coś bym sobie przekąsił. No to trzeba było zjeść kisiel malinowy. Pan, trzeba by było go najpierw znaleźć. Ej, chyba pan nie szukał, panie Sułku jedyny. Cicho, ja to nie szukał. A pani myśli, że ja robiłem, jak pani nie było. Wracam cały dom do góry nogami i nic. Nie ma. No i jak to nie ma? No przecież tutaj stoi. O. O matko! No, na samym wierzchu. Ale jestem idiota. No nie, no bez przesady. A ja kretyn, myślałem, że to spódnica. Leży na fajewce i że się suszy. No. A ten kisiel był pod spodem. No, żeby go muchy nie poobsiadały. To pod spódnicą był. No pod. A nie na. No. A gdyby był na, już by go nie było. A tak już go nie będzie. Nie taki kisiel lubię najbardziej, no. Ale lubię go i tak bardzo. Oczywiście nie najbardziej. Najbardziej przepadam za wiśniowym, tylko że jest kwaśny
I trzeba go dobrze posłonić. No i już. Był. I co było, a nie jest, nie pisze się w zeszycie. Wyciągnę się trochę. No, wiedziałam, że tak będzie. Zawsze po jedzeniu pan się, jak pan to mówi, wyciąga. No. Ale chyba pan nie zaśnie, co? Zobaczymy. No, cały dzień łaziłam po mieście, po rozmaitych urzędach, no, a teraz chciałam zamienić z panem kilka słów. A to niech pani mówi, no. Proszę. No to niech pan otworzy oczy. A co to pani przeszkadza? No mam wrażenie, że pan zasypia, pani sułku kochany. Cicho. No, zaraz pan będzie spał. Ale na pewno nie. O, już pan śpi. Nie śpię. Nie ma głupich, no. O, słoń. O, i śni się panu w dodatku słoń. I żyrafa. O, znowu się panu śni, że jest pan w Afryce? Tak jak wczoraj po śniadaniu, pamięta pan? Nie. No, lew się panu przyśnił na pustyni. A pan tak lubi lwy. Spałby pan do dzisiaj, gdyby panu... Znaczy, gdyby pan temu lwu w czasie snu nie włożył głowy do pyska. Taki już pan jest, panie sułku. Zanim pan pomyśli, to już pan to zrobi. Pamięta pan? O, śpi. No więc najpierw pan włożył głowę w paszczę lwa, a potem tak się pan tego przestraszył, że się pan obudził z wrzaskiem. Ratunku, pan krzyczał, ratunku, pomocy. Aż się niosło po całym lesie. Przyleciał marucha. Ze strzelbą strzelił. W abażur zgasło światło. I tyle. Cała przygoda. A kiedy się pan rozbudził, to śmiał się pan z tego. Te też bardzo głośno, nawiasem mówiąc. Większość rzeczy robi pan bardzo głośno. Oj, śpi. Jak zabity. Tylko jak zabity. No, może nie aż tak. No. Dobry był kisielek? Aha. A gęsty? Tak. Bo na żelatynce. Na czym? Na żelatynce. Ale chyba... Zawsze dodaję żelatynki. Ale chyba na litość kota nie żelatynki pana Grabka. Oho, nie śpi pan. A jak się panu drzemało? Dodała pani żelatynki pana Grabka? A czy ja patrzę, jakie ja żelatynki dodaję do kisielu? A co to? Nie wszystko jedno? Zawsze mi ścina, czy to kisielek, czy to nóżki w galarecie. Żelatynka jak żelatynka. Panie pana Grabka! Nie czytała pani? Nie. Cypis mi czytał w kurierku sprzed 2 tygodni, że żelatynka może być absolutnie przyczyną choroby wściekłych krów. Naprawdę? Słowo honoru. Cholera jasne, no tak. Jak będę miał pecha, to najpierw zamienię się w krowę. Potem się wścieknę, a na końcu umrę. Nic panu nie będzie. Nie będzie tak źle. A jak będzie? No cóż, no, w każdym razie pan się obudził i tego się trzymaj. No, trzymajmy, ja nie chcę się wściekać, ja nie chcę umierać. Nie, niech pan się tak nie marzy i tak nie muczy. Aha, muczę jak krowa, tak? Nie, już muczę, tak? Zjadłem ten zasmarkany kisiel i będę wściekłą krową. Nie. Ogon mi wyrośnie, nogi, kopyta, cycki mi wyrosną, panie Elizo. Nie wiadomo, może nie. Nogi, ogon i cycki, jak ja tak pójdę do szkoły. A po co? Przechodzę do szkoły. Przecież ja jeszcze jestem młody. Uczeń jestem. Od 23 lat. Tak. Wiem. A jak pan się rozchoruje, to przecież dostanie pan zwolnienie. A potem to... I to już nie będzie istotne. Niech pani przestanie. To przecież pan zaczął. Otruła mnie pani. Otruła za młodu kisielem na żelatynie. Głupia śmierć. Tylko się będą wszyscy śmiali. Ja nie. Ja przeciwnie. Zacisnę zęby i
ale i tak się popłaczę. Dużo mi z tego przyjdzie. No, może i nie, ale chyba lżej panu będzie się z tym pogodzić, kiedy pan będzie miał pewność, że kiedy już będzie po wszystkim, ktoś jednak będzie o panu pamiętał. Mam to gdzieś, potem mam to gdzieś. Co mnie to obchodzi, że latynka, cholera jasna, wsia krew, słowo honoru, że latynka. Kochałam pana, panie sługu jedyny. Cicho. Ano, że latynka. A może będę miał szczęście i do tego nie dojdzie? O, nie, niewykluczone. Co, będzie pan spał? O, nie. No to znakomicie. Miło mi się z panem pogadało, pani sługu kochany. Cicho, może będę miał szczęście. Jakie ja mam na ten rok horoskop? Tymczasem gajowy Marucha jadł kisiel i śmiał się od ucha do ucha. Do usłyszenia. Mody Sułek. Nieźle brzmi, prawda? Mój pomysł. Wiem, panie Sułku. Ma pan stale pomysły. Wszystkie one są niesłychanie na czasie. Idę z postępem. Ludzie chcą być modnie ubrani i ja im to zapewnię w najwyższym stopniu. Zresztą nie tylko modny strój chcę zapewnić ludziom. Nie wiedziałam o tym, prawda? Bo pani o tym jeszcze nie mówiłem. Mój zakład prowadzić będzie porady z zakresu gospodarstwa domowego, gabinet kosmetyczny i leczenie kąpielami. Słowo honoru. Chciałabym kiedyś trafić do pana zakładu. Ojej. Doktor Wałaszewski mówi, że jestem poważnie chora. Czuję, że kąpiele lecznicze zrobiłyby mi najlepiej. To duży wydatek. Nie stać panią na to? No, sądziłam, że w pana zakładzie będą dla mnie jakieś względy. A to dlaczego? No, sądziłam, że pan, no jako mój narzeczony, udzieli mi przynajmniej długotrwałego kredytu. Ale nie w okresie rozkręcania interesu. Sam muszę się liczyć z każdym groszem. Wszystko kosztuje. Najem lokalu chociażby. Jaki najem? No, za wynajęcie lokalu na taki wielki dom mody trzeba chyba płacić, tak? No przecież pan urządził wszystko tu, na miejscu w naszym mieszkaniu. I co z tego? Płacić to płacić. Sobie i mnie nie będzie pan chyba płacił, to nierozsądne. A co to ja, gorszy od innych? Właśnie, że będę płacił i to solidnie, miesiąc w miesiąc. I nie uchylać mi się od płacenia, bo jak przywalę domiar, to się nie pozbieram. Sam sobie pan przywali karę? Tak. I niech tylko spróbuję nie zapłacić. Policzę się ze sobą, słowo honoru. Ależ pan się na siebie zdenerwował, prawda? No już dobrze, już dobrze. Dobrze. Wannę trzeba kupić. 1,40 m. Och Boże, będziemy mieli nareszcie wannę. Wannę do kąpieli leczniczych dla pacjentów domu mody. Krawców zatrudnię. Damskich, krojczych, kuśnierzy, masażystów. Będzie to interes na wielką skalę, prawda? Im większy, tym lepiej. I będzie to interes szalenie wszechstronny, panie Sułku. Pomyśleć tylko, że na miejscu będzie można się i wykąpać, i ubrać, i nauczyć się na przykład gotowania. I coś przekąsić. Jak to? W piwnicy otwieram małą knajpkę. Same gorące przekąski, słowo honoru, zjadłbym coś. Mamy żółty ser. Zjedzmy go. Taki interes, panie Elizo, wymaga dużych zdolności organizacyjnych. A posmarować masłem? Nie, tak. Nic tak nie męczy jak organizowanie. I dlatego jestem stale głodny. Rzeczywiście pracuje pan jak wół. Znacznie ciężej. Głowa mi pęka od różnych problemów. Wiem już, że wnętrza domu mody Sułek powinny cechować prostota, umiar i elegancja, to wiem. A może należałoby, powiedzmy, odmalować ściany? No nie były malowane od ładnych paru lat. Farba odchodzi płatami. Nie sprawia to wrażenia elegancji, prawda? Racja. Może należałoby ustawić tutaj jakiekolwiek meble. Będąc stolarzem, zużył je pan do innych celów. Bez absolutnie żadnego mebla prostota, o którą panu chodzi, jest trochę przesadna. Racja. Zgadzam się całkowicie.
Nic przesady. Klient musi się tutaj czuć jak u siebie w domu. Chciałbym się kierować zasadą płynnego przechodzenia z gabinetu do gabinetu. Wychodząc z mojego zakładu, każdy powinien czuć się innym człowiekiem. Wykąpanym, wymasowanym, ubranym według najnowszych wymogów mody i wyuczonym na przykład gotowania. Inny człowiek. Ja nawet myślałem, żeby ten zakład nazywał się Inny Człowiek. Zostałem jednak przy poprzedniej nazwie Dom Mody Sułek. Ta nazwa jest wspaniała. Sam pan przecież jest innym człowiekiem niż inni ludzie, panie Sułku. Och, ta nazwa przyciągnie tu setki interesantów. Całe kolejki będą stały przed drzwiami z napisem Wejście. Tak jest. Wiem o tym, bo przecież mnie samą tak ciągnie do pana, tak do pana lgnę. Cicho, widzę to. Jak się pani posunie, spadniemy z tej skrzynki swoją drogą. Mogłaby pani siedzieć sobie na podłodze, mam tylko jedną wąską skrzynkę. Wiem, panie Sułku, z chęcią siądę u pana stóp. Czy mogę wesprzeć głowę o pańskie kolana? Nie, niech pani sobie wesprze. Tylko nie całym ciężarem, bo mnie będzie uwierało. A tak dobrze? A niech będzie. Boże, jak ja panu... Cicho. Niech pani zamknie oczy, pani Elizo. Czy widzi pani ten ruch? Jaki ruch? Ten ruch w interesie. Setki klientów w poczekalni, a przez drzwi z napisem wejście wychodzą sobie swobodnie. Inni ludzie są uśmiechnięci i zadowoleni z usług naszego zakładu, a my, to znaczy ja, siedzę w kasie i tylko wypisuję kwitki. A ja? A pani sprząta, gotuje, mierzy i kroi, masuje kąpie i zmywa naczynia. Pięknie, prawda? Och, tak, to jest życie. Tak jest, to jest życie. Zaśnie pan, panie Sułku, z tego rozmarzenia. Cicho. Już pan zasnął. Co to? Kto to? Do drzwi zapukał gajowy Marucha i spytał uprzejmie, czy mógłby skorzystać z umywalki i umyć sobie zabrudzone podczas reperowania roweru ręce. Ważne, kim się jest. Słowo honoru. A co jest ważne według pana, panie Sułku? Ważne jest to, żeby być kimś. Moim zdaniem jest pan kimś. Ogólnie? I ogólnie, i w najbardziej drobiazgowych przejawach naszego życia. Dla mnie i dla wielu innych jest pan kimś. Ma pan styl, panie Sułku. Ogólnie? I ogólnie, i w szczegółach. Patrząc na pana, aż chce się powiedzieć. Czy wiecie, kto to jest? Tak, to jest ten pan Sułek. Często opowiadam o panu szerokiemu gronu moich znajomych. No, cicho. Mówię same miłe rzeczy o panu. Na przykład? Mówię, że jest pan dzielny i szlachetny. No i co dalej? Mówię, że jest pan obrotny i utalentowany. Dobra, i co dalej? Piękny i dobry. Rozumiem. I czuły. No, cicho. I że przede wszystkim jest pan moim... Kim? Nie wie pan? No, nie wiem. Moim narzeczonym, panie Sułku najdroższy. No tego nie lubię, słowo honoru. Nie powinna pani o tym opowiadać na prawo i na lewo. Czy to jest owiane mgłą tajemnicy? No, raczej tak. Wszyscy i tak się domyślają. Mówi o nas dosłownie cała okolica. Serio? I gajowy Marucha, i jego żona Maruszyna. Cholera jasna. I cały świat. Bo to jest prawda, panie Sułku? Na oko rzeczywiście tak wygląda, jakbym z panią chodził. O tak? Pan przecież mieszka ze mną od przeszło 2 lat, prawda? No do pewnego stopnia. Zameldowałam tutaj pana jako sublokatora. Ładny mi sublokator, prawda? Jakby tak wszyscy sublokatorzy, prawda? Ale o co chodzi? No jakby tak kochała się wszystkich sublokatorów, panie Sułku, prawda? No to co? No nie wiem. Sama nie wiem. Boże, jakie to myśli krążą po mojej głowie, panie Sułku. Ani się pan domyśli. Ale jakie? Lubię wiedzieć, co mnie czeka. Ach, lepiej niech pan nie pyta. Rozmarzył
Mnie po prostu ten cichy wieczór we dwoje. Jeść mi się chce. Bo w taki wieczór, panie Sułku, serca wszystkich kobiet świata chcą kochać i być kochane. Znaczy i pani też, tak? Jak wiele, wiele innych kobiet. W taki wieczór i ja pragnę, by moja dłoń nieoczekiwanie znalazła się w innej dłoni. A wtedy, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, staje się rzecz niezwykła, jedyna. Głodny jestem. Bo taka rzecz jest zawsze jedyna i niepowtarzalna. Z grubsza się domyślam, o czym pani majaczy słowo honoru. Więc pan mnie rozumie, prawda? No z grubsza tak, po łebkach oczywiście. W tych sprawach nie jestem najmocniejszy. Och, nie wiadomo, kto wie. Ale ja wiem. Sprawy te są mi na razie obce, pani Elizo. Nie mówmy o tym więcej. Oj, panie Sułku. A gdyby pan wiedział, co pan traci. No ale co? No gdyby pan wiedział, ile jeszcze przed panem pięknych wzruszeń i silnych wstrząsów. No, cicho. Wtedy pan sam nie przestawałby o tym mówić, panie Sułku. Bo miłość, panie Sułku, jest jak najpiękniejszy kwiat. A tam. A ten, kto go nie zerwie, nie zna jego zapachu. Po co zrywać? Ja tam się przyglądam. Czuję głód, pani Eliza, to wiem. W takim stanie nie może być nawet mowy o tym, o czym mi tutaj pani cały czas opowiada. Miłość miłością, a głód głodem. Konia z kopytami bym zjadł, a ta mi tutaj jakieś bajadery opowiada. Za wszelką cenę chce mnie pani zdemoralizować. Chyba zdaje sobie pani sprawę, że w każdej chwili mogę zadzwonić na milicję. Jestem niepełnoletni, słowo honoru. I zrobię to, jeżeli natychmiast nie dostanę czegoś konkretnego do zjedzenia. Mamy ser żółty. Niech będzie. Gdzie on? A. To mi się pani tak przygląda. Sera pani nie widziała. Widziała. Udławię się, słowo honoru. Niech się pani tak nie gapi. Dlaczego? Beszy mnie, to głupio się jakoś czuję. Proszę przestać, pani Elizo. Zaraz przestanę. Ojej, pani Elizo, no co pani robi? Tylko patrzę na pana, panie Sułku, nic więcej. Ale o co pani chodzi? No czuję się głupio, słowo honoru. Jak w szkole przy tablicy, aż mnie skręca. Przeszywa mnie pani wzrokiem. Więc jednak. Spociłem się od tego. Jest w pani coś niesamowitego. Boże, Boże, dosyć! Całą siłą mojego jestestwa pragnę panem zawładnąć niepodzielnie. Oj, a już myślałem, że to coś poważnego. Napędziła mi pani strachu. Jeżeli tylko o to pani chodzi, żeby mną zawładnąć, niech się pani nie męczy. Skończę jeść i idę spać. I cicho mi tutaj, bo jak się zdenerwuję, to wyjdę. Nie, jeszcze raz nie. Niech pan nie odchodzi, panie Sułku. A skończy pani z tymi głupotami? Skończę. Podobno w swoim czasie i we mnie coś się poruszy. Wtedy wrócimy do tej sprawy, pani Elizo, słowo honoru. Zgoda, panie Sułku, ja mam czas, ja poczekam. Oj. I nagle, bez pukania, wszedł gajowy Marucha. Gajowy przeprosił obecnych za nagłą wizytę, do której zmusiła go jakaś tajemnicza, magnetyczna moc bijąca z okien naszych bohaterów. Wyczerpany gajowy został na kolacji.